Witam Państwa serdecznie, Andrzej Mankiewicz, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, wicestarosta. Jaka sytuacja poniedziałek rano? Po bardzo ciężkiej nocy i ulewnych opadach deszczu oceniamy, jakie są straty. Dobra wiadomość dla mieszkańców, woda powoli opada, jednakże istnieją zagrożenia, które z nocy jeszcze pozostały. Jest to przede wszystkim zapora, tak zwana sucha w Krzeszówku, przez której koronę wału takiego specjalnego, spustowego przelewa się już woda. Istniało bardzo realne zagrożenie, że w nocy mogło dojść do przerwania tego wału, dlatego wspólnie z wójtami i burmistrzami zarządziliśmy ostrzeżenia o ewentualnej samoewakuacji na wyższe tereny położone w gminie i wzdłuż rzeki Zadrna. Groziło to zalaniem Krzeszowa, Czadrowa, Kamiennej Góry, co za tym idzie Marciszowa, i do Jeleniej Góry by doszła ta fala powodziowa. To zagrożenie cały czas istnieje, ponieważ opady w dalszym ciągu się utrzymują. Jeżeli chodzi o stan dróg powiatowych, musicie Państwo zrozumieć, że dopóki pracownicy nasi nie ocenią stanu technicznego po zalaniu ich, nie możemy ich otworzyć. Będzie się to działo jak najszybciej to możliwe. Już są pracownicy w terenie, część pracowników już wróciła. W mieście Kamienna Góra została przywrócona do przejazdu ulica Papieża Jana Pawła II z rondem, czyli można z tej strony, od strony dworca do centrum Kamiennej Góry dojechać. Dalej pozostaje zamknięta ulica Kościuszki i od strony sądu Okrzei w dalszym kierunku do sklepu Intermarché. Czy pan starosta ma takie dane, ile było ewakuowanych na terenie miasta albo powiatu, choćby chwilowo? Już to dochodzi do ponad 1000 osób. Nie wiem, co się działo w nocy, bo jeszcze te dane nie spłynęły. Jak mówię, sytuacja jest nadal bardzo trudna. Zrzut na zaporze Bukówka jest stabilny i zapewnia nas operator tej zapory, że postara się ten zrzut utrzymać do jutra, do południa. Jeżeli prognozy się sprawdzą i w dniu dzisiejszym zaprzestaną opady deszczu na nas tutaj spadać, to mam nadzieję, że sprawa będzie się normalizować. Największymi zagrożeniami teraz są te zbiorniki zaporowe, które w każdej chwili ze względu na jakiś gwałtowny opad deszczu będą musiały zwiększyć zrzut, co spowoduje i tak już bardzo trudną sytuację. Dodatkowo dochodzi również wyłączenia prądu, bo tam, gdzie mieliśmy zagrożenie z zalaniem bezpośrednim, zakład energetyki Tauron wyłączał poszczególne sieci. Teraz jest to przywracane również po sprawdzeniu stanu technicznego. Teraz to należy uspokoić mieszkańców, bowiem narastają różne plotki. Tutaj pękła zapora, tu będzie most na Kauflandzie wysadzany. Proszę o Nie, tym opowiedzieć. To są tak zwane, już nowocześnie powiem, fake newsy. Proszę nie wierzyć. Jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć rzetelnych informacji na stronach każdego urzędu, jak również na stronach zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym, są najbardziej rzetelne, wiarygodne i sprawdzone informacje. Jeżeli chodzi o wodę pitną, ogólne komunikaty zalecają, żeby ją przegotować i dopiero będzie zdatna do spożycia. W Kamiennej Górze i w okolicach nie mamy takich sygnałów, że takie rzeczy się dzieją. Jeszcze przed chwilą rozmawiałem z prezesem Kamiennogórskich Wodociągów. Zapewnia, że nasza woda jest zdatna do picia, także proszę się nie obawiać. Gdybyśmy mieli podsumować, jakie miejscowości były zalane? Na przykład nic nie wiemy o Szarocinie, Leszczyńcu, o Gorzelcu, bo te w dół, to one zawsze są zalewane. Tutaj, jeżeli chodzi o centrum naszego powiatu, Kamienną Górę i te nadrzeczne wioski ościenne, to zalanie było bardzo intensywne, natomiast o tym się nie mówi, co się tam stało. Mamy informację, że w miejscowości Jarkowice została zerwana całkowicie droga poprzez wezbranie zwykłego strumyka górskiego do rangi rzeki. Została cała droga zerwana, gruntowa. Natomiast w Szarocinie tragedie nawet dotknęły pracowników naszego starostwa. Jednej z pracownic cała fala uderzeniowa z niepozornego strumyczka w środku wsi zniszczyła cały dorobek życia. Wiem, że jest jeszcze czas na szacowanie strat, bo trwa
że tak powiem, i akcja, i powódź, to będzie w milionach. Na pewno będą to setki milionów złotych, ponieważ poprzez zalania urządzeń grzewczych, przede wszystkim, jak i różnego rodzaju dokumentacji, tak zwanych archiwów, które często mieszczą się w piwnicach, a budynki były zalane, dojdzie do doszacowania tych strat, myślę, za 2-3 dni, jeżeli woda opadnie. Głównie są to piece, które zazwyczaj znajdują się w niższych kondygnacjach budynków, a wręcz w piwnicach, które zostały zalane i nie wiadomo w jakim stopniu zostały uszkodzone. I cała infrastruktura drogowa, prawda? Mosty, które być może popękały, i podmyte drogi, które mogą się zacząć, proszę do mnie, które mogą się zacząć zarywać, prawda? Tak, okay. Proszę Państwa. Na szybko 5 obiektów mostowych na terenie powiatu było bezpośrednio zagrożonych katastrofą budowlaną. Próbowaliśmy obciążać niektóre obiekty. Niektóre na szczęście, pomimo naporu wody na czoło obiektu, zostały uratowane. Teraz ta sytuacja się lekko poprawiła, ta woda opadła 30-40 cm, już nie uderza w te mosty, ale to jest przestroga na przyszłość, żebyśmy bardziej poznali budowę i żebyśmy mogli na bieżąco reagować, jak dany most chronić, bo są różne konstrukcje mostów i nie mamy tutaj fachowców, którzy by mogli ocenić, na jakiej zasadzie dany most musimy obronić.